29 grudnia 1944 roku aresztowano w Krakowie Adama Piaseckiego, założyciela i wieloletniego właściciela fabryki czekolady A. Piasecki, nazywanego powszechnie królem czekolady. Był nie tylko znakomitym cukiernikiem, ale i biznesmenem, który w ciągu kilkunastu lat przekształcił cukiernię w wielki notowany na giełdzie papierów wartościowych zakład. Adam Piasecki urodził się w Bieganowie, jako dwunastolatek rozpoczął praktykę cukierniczą w Kielcach, by w 1893 roku zdać w Krakowie egzamin czeladniczy i otworzyć przy ulicy Długiej cukiernię. Odniósł sukces i w 1910 roku uruchomił przy ulicy Szlak fabrykę. Produkcja rosła i fabryczka przy szlaku okazała się zbyt mała jak na zapotrzebowanie rynku. Na zakupionej od Jana Geca, właściciela okocimskiego browaru, parceli przy ulicy Wrocławskiej powstał duży i nowoczesny zakład produkcyjny. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się wykonana z brązu okolicznościowa tablica, powstała z okazji 25-lecia istnienia fabryki. Ufundowali ją dla Piaseckiego rejonowi przedstawiciele firmy z Lwowa, Chorzowa, Łodzi, Krakowa, Warszawy. Adam Piasecki był nie tylko przedsiębiorcą, ale także filantropem. W czasie I wojny światowej przesyłał czekoladę dla walczących żołnierzy. Wsparł finansowo odbudowę Wawelu i organizację plebiscytu na Górnym Śląsku. Był pracodawcą wymagającym. W czasie pracy nie wolno było rozmawiać, a przyłapanie na kradzieży było równoznaczne z utratą zatrudnienia. Jednak jego pracownicy zarabiali lepiej niż w innych fabrykach. Otrzymywali też słodkie bonusy, m.in. z okazji świąt. Tej tradycji Piasecki nie zaprzestał w czasie wojny, co stało się bezpośrednią przyczyną aresztowania, bowiem czekolada była wyłącznie Nur für Deutsche. Szczęście, które towarzyszyło Piaseckiemu w interesach, opuściło go definitywnie. Po aresztowaniu został wywieziony w nocy z 16 na 17 stycznia 1945 roku ostatnim transportem więźniów, który wysłano z Krakowa przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Trafił do obozu Bergen-Belsen, gdzie zmarł najprawdopodobniej 31 marca 1945 roku.